Ostatni mecz w tym roku, niestety przegrane chyba. Szkoda, że tak kończymy ten rok. No, na pewno szkoda, bo nie po to wychodzimy na boisko, żeby przegrać. Wyszliśmy z założeniem takim, żeby zostawić 3 punkty w Bytowie, ale trzeba przyznać, że zespół Polkowic zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie i możemy zwalać, że tam gdzieś można było podyktować karny czy nie, no ale patrząc na jakość gry, no to był chyba jednak mimo wszystko zespołem lepszym od nas. No jakbyś podsumował tę kończącą się właśnie rundę jesienną? Dużo zawirowań, bo bardzo dobry początek, potem taka sinusoida, zwycięstwo, porażka, remis i tak jak tak to wyglądało do samego końca. Dużo było takich sytuacji, gdzie traciliśmy bramki w ostatnich minutach bądź sekundach i uważam, że gdzieś tam kilka punktów więcej mogłoby być na naszym koncie. No ale to już jest historia i po prostu musimy pojechać gdzieś tam teraz na święta do domu, oczyścić trochę głowy z tego, bo to też nie ma co rozpamiętywać. Oczywiście przemyśleć, gdzieś wyciągnąć daleko idące wnioski, bo na pewno musi być lepiej, dużo lepiej. No ale tutaj u nas w klubie pod każdym względem jest nad czym pracować. My jako drużyna i ogólnie cały klub mamy wiemy co, gdzie nam czego brakuje, więc na pewno jesteśmy świadomi swoich błędów, ewentualnie swoich mankamentów, które no będziemy mieli teraz troszkę czasu na to, żeby spróbować się naprawić i spróbować wyjść na tym mimo wszystko w następnej rundzie na plus, żeby tych punktów było dużo więcej, bo myślę, że jesteśmy w stanie dużo więcej punktów zrobić niż w tej pierwszej rundzie. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy po pierwszym meczu w tym sezonie, po meczu z Termaliką, mówiłeś, że przed tym zespołem jest sporo pracy, ale chyba trochę tę pracę udało się przepracować, bo udało się zgrać przede wszystkim ten zespół, który był mocno przebudowany po tym sezonie poprzednim. No na pewno. Nie była to aż taka wielka przebudowa jak w tamtym sezonie, ale myślę, że też może nie pół, ale no załóżmy 50% chłopaków przyszła nowych, więc te zachowania, to zgranie i tak dalej, czym dalej w las było widoczne, że idzie ku lepszemu, ale też no już sam koniec był taki, że tu pojawiały się kartki, tam się pojawiła kontuzja, jedna czy druga, Adrian Bielawski wypadł nam do końca sezonu, a to też bardzo ważna postać i niestety te braki kadrowe na sam koniec odbiły się, można powiedzieć, czkawką, bo myślę, że w pełnym składzie, tak mówiąc i personalnym, jeśli chodzi o kartki i kontuzje, myślę, na pewno też inaczej by to wyglądało, no ale suma summarum, no jest po to tylu zawodników, ilu jest, że jeśli jeden wypada, to drugi wskakuje na jego miejsce i postara się udowodnić, że zasługuje na grę. No. Mieliśmy pewne ograniczenia, no ale trudno, mówię, teraz jest czas na to, żeby wyciągnąć daleko idące wnioski, ale to już jest kwestia tego, żeby też wyczyścić trochę głowę, bo suma summarum, patrząc na ostatni rok, to mieliśmy chyba tylko 2 tygodnie jakiegokolwiek wolnego, a tak to dzień w dzień ze sobą. No i ta psychika, myślę, że jest najważniejsza, bo fizycznie będziemy robić i tak wszyscy swoje, będziemy trenować indywidualnie, żeby wrócić w styczniu do treningu drużynowego w odpowiedniej formie, ale psychicznie myślę, że to jest najważniejsza sprawa w tej chwili, oczyścić głowę i na pewno, mówię, będzie lepiej, jestem przekonany. Czego życzy Ci w nowym roku? Ja myślę, że w tych czasach naszych teraz, które nastały, to wszystkim, komu w jakiej sytuacji bym nie życzył, to życzę zdrowia, więc myślę, że wszystkim, którzy kibicują temu czy innemu klubowi, w tym czy w innym sporcie, zdrowie jest najważniejsze, a wszystko inne tak czy inaczej sobie człowiek jest w stanie poukładać, więc myślę, że to jest najważniejsze i główna sytuacja, gdzie brak zdrowia ogranicza nas bardzo, więc tego sobie i Wam wszystkim życzę.